Szanowni Państwo, przed Wami, zaraz, na tej scenie, z godzinnym swoim materiałem, nie kto inny jak Bartosz Zalewski! Dziękuję serdecznie! Siema Chorzów! Dzień dobry! Witam! Bardzo się cieszę. Co się zmieniło, od kiedy was widziałem ostatni raz? Wiatr, słuchajcie, niespokojny, potargał wszystkich po kolei. Nie wiem, dostaliście ostatnio, może pamiętacie? Nie wiem, czy dostaliście te alerty RCB? No, ja już nie odpisuję, bo Beskidzu to miała być na specjalne okazje. A typ dzwoni do mnie, normalnie nachlany piątek, on mówi, ty, ja ci o burzach opowiem, ja znam te twoje burze. Romek CB, on się nazywa. Słuchajcie, ja się w ogóle nie spodziewałem, że ja dostanę w ten sposób wiadomość o katastrofie klimatycznej za pomocą SMS-a, tak jak moja babcia dostaje zaproszenia do romansu regularnie. To jest szokujące, że wiatr nas chce dojechać. Wiatr! Ja teraz mam takie same obawy jak mój dziadek. On się obawiał dwóch rzeczy. Wiatru właśnie i że mu portki spadną. To zwykle połączone obawy. Ja myślałem, że ja umrę tak samo jak każdy tutaj prawdopodobnie. Zejdzie z tego świata, czyli że się po prostu odwodnię, bo jest tyle ryjów do oplucia. Wiecie co? A teraz... Ja się boję dosłownie. Ja dostaję niektóre z tych SMS-ów RCB, to one są bardzo apokaliptyczne. Nie? Tam jeden zbiera mi tam... wszystkie rzeki wyschną. Niebo zasnuje się stalowo-szarym kirem, zaś ziemia zroszona będzie tylko łzami nieszczęśników. A to od matki akurat, bo ona się... Za dużo szwedzkich kryminałów zawsze mówię. Ja jakoś się strasznie przyszłością nie przejmuję. Nie przejmuję się przyszłością, będę szczery, bo ja tam dużo czasu nie spędzę. Tyle, co trzeba i wypierdalam dalej. Ale smutne to jest, dlatego ja się staram żyć ekologicznie, segreguję śmieci. To dzięki segregowaniu śmieci się dowiedziałem, że jestem pijakiem w ogóle, bo to jest... To widzisz w oczach sąsiada, jak ciągniesz ten worek, wiesz o co chodzi. Nie, uzo to dla kota, ja mam te zasady. Co jeszcze robię? No nie jem mięsa, nie żywego. Znaczy się, jestem wegetarian. No są plusy, bo schudłem trochę i teraz mam fantomowe bóle Bebzona, tam gdzie był. Ale prawda jest taka, że nie wiem, nie czuję się na tej diecie lepiej, ale czuję się lepszy. Wiecie o co chodzi? Jakby... Ja to w sumie dlatego tylko robię. Czy jest jeszcze plus jakiejś diety wegetariańskiej? No, bąki takie jakieś szlachetniejsze, jakby nie wiem jak to określić. Jak ryki świętego jelenia. I co jeszcze? No właściwie to jest, nie wiem, no bo ja nie jem mięsa zwierzęcego, bo... No jem kaszankę, ale tylko z transfuzji, nie? Bo... Taką... Świnie, słuchajcie, za bilet i czekoladę, to one dużo zrobią, to one są... No i co tam jeszcze? Jak walczę za planetę? No, sikam do zlewu, ale... Nie, bo to spokojnie, to jakby... Potem się dowiedziałem, że to w ogóle ekologia, ja myślałem, że to... Ja to dawno już byłem pionierem. Dlatego mnie wyrzucili właściwie z roboty, z KFC, bo... Ale tam akurat, tam do frytkownicy, bo jest na tej samej wysokości. Tylko bardziej pryska, to łatwo poznać. Ale klimat jest taki, że ja cenię wszystkich właśnie wojowników takich, co walczą o planetę, strzając do zlewów, szczególnie panie, bo macie tu gratulacje dla was, jak jesteś w stanie się złapać tego kranu i tam... Hell yeah. Ale racja jest, zgodzicie się, panie i panowie wojownicy o planetę, że no niestety minusy zawsze są, czyli cię złapią, nie ma innej opcji. Nie nadąży z ogarem i klimat jest taki, że no łapią cię w różnych miejscach. Mnie tam w Filharmonii, w Chorzowskim Restopubie raz, ale...
Najgorzej było, jak w pociągu mnie złapali. I to głównie przez to, że ja się nie spodziewałem nowoczesności takiej w pociągu, bo w starej toalecie to się nie musisz obawiać, nie? Wiecie, o co chodzi. Jeździliście starymi pociągami, nie? Tutaj widzę kiwanie głów, tutaj wyższe sfery, każdy... O kurde, pan tutaj zresztą ma sweter, który się... Nie, to jest kamizelka bez rękawi, nie, niewiarygodne. To tutaj... Chorzowska elita tutaj zasiadła i tu, bliżej kotłowni pospólstwo. Chowali. Wy nawet nie widzicie, jaki gniew społeczny jest w ich oczach. Ci ludzie tu przyjechali pociągiem, mimo że mieszkają w Chorzowie, tylko żeby poczuć drugiego człowieka. Ale jeśli jeździcie pociągami, moi drodzy tutaj parweniusze, to wiecie dobrze, że w tych starszych to nie ma opcji, żeby ktoś ci tak, wiecie, cię zaskoczył w klopie, bo tam nawet nie ma skobla. Wchodzisz po prostu i tylko łapiesz się za klamkę i liczysz, że jesteś silniejszy od tego drugiego typa. No jak cię pokonał, no to w uczciwym boju zapraszam takiego właśnie. Czapkę przekręcasz, krawat na bok. No a tutaj nowoczesny taki skład i tam są takie drzwi, takie rozsuwane, takie pssst, nie? Jakby tam chillował Darth Vader i ja se wsiadam i tak to nowoczesnością poruszony zapomniałem tego skobla założyć. No i zaczynam tam ratować planetę i nagle drzwi się otwierają w najgorszej wersji, idź na całość, jaką mogła być. Po prostu stoi tam taki 8-letni chłopiec, taki czesany w ząbek, taki słodziutki, taki z teczuszką, ananiasz taki. A ja z tym fiutem strasznym takim, kurde, szmarnym jakimś takim dżdżownicą spuchniętą, taki kot, z łupieżem. I on tak, a co tam pan trzyma? Ja tak, o Jezu, spanikowany, to mówię, kreta? Tu kreciątko znalazłem i go myję właśnie. Skąd tu krety są? Ale tu żyją w rurach, całe rodzinami żyją. On jest ślepy, nie umie wrócić do domu swego. I ten chłopak tam, chłopaki, pan ma kreta, dawajcie! Chodźcie, zobaczycie! Przybiegają i cicho, bo go zbudzicie. I tam jeden chłopiec, mogę dotknąć? Nie dotykaj go pan! Będzie żółty dolar, nie dotykać! Dzieci złączyły ręce, zaczęły tańczyć w ogóle. Pewnie się zastanawiacie, jak tańczyli, jak jestem przy zlewie. No, jak dochodzili do ściany, to wchodzili w plan astralny, czyli dzieci, duchy, dzieci. Więc jeden odważny wychodzi, przepraszam, proszę pana, a jak się tego kreciątko, jak się wabi? Ja mówię, jak się wabi to kreciątko? Staropolsku, nasączoną cipuchą, wiesz o co chodzi, no to? Wychodzi na łowy, jest zabawny, leci srogi. Do dzisiaj jestem maskotką w tej szkole. Nie wiem, ja tylko wiem, że chyba najgorzej na tej katastrofie ekologicznej to wyjdą zwierzęta, nie? Tak mi się zdaje, bo one są nieświadome. I ja kocham zwierzęta. Nie wszystkie, nie lubię konia na przykład, nie? Koń, kurwa, nie lubię, bo żeby się przebrać za konia, to trzeba dwóch osób. To za dużo. W Polsce to wymaga dużej koordynacji, wiecie o co chodzi. Ale takie dzikie zwierzę, jak spojrzysz w oczy dzikiemu zwierzu, to tak jakbyś odnalazł własne człowieczeństwo. Tak, jak byłem niedawno na Warmii i tam mnogo dzikiej zwierzyny się naoglądałem, przy drogach były te dzikie jesze. I ja nie wiem, siła ich tam. I ja nie wiem, jaka jest wasza opinia na temat sukcesów gospodarczych rządu PiS, ale fakt, że jeże muszą się prostytuować, smutny bardzo. To jest... Zdejmują jabłko, kładą obok, odciągają rajstopę perforowaną i uprawiają tak zwany jeżąd, który... Ja... Oczywiście, nie mówi się prostytucja teraz. Uspokójmy wszystkich, mówi się sex working. Ja oczywiście nie wiem, bo u mnie sex not working, kurwa, nie, przepraszam. Ale po co to mówię o tym jeżu? Bo ja złapałem pchły od jeża, po prostu i... Znaczy od jeżycy, bo jestem zoofilem, ale heteroseksualny. Nie chcę, żebyście o mnie źle pomyśleli, bez przesady. Nie, ale złapałem rzeczywiście pchły, bo tutaj jak zwykle w stand-upie historia nie jest tak ciekawa, jak mogłaby być, to po prostu przenosiłem jeża w bluzie. Znaczy w mojej, nie że jeż miał w bluzie. To by zakładanie tego trwałoby za długo na pewno. I w trakcie niestety złapałem pchły i poszedłem do lekarza z tym. I tu się robi ciekawie, mówię, panie lekarzu, złapałem pchły. A on mówi, no to wypuść mordo, nachuj ci ten już. Fatalnie. Słuchajcie, on ma najgorsze diagnozy, ten lekarz. To jest taki wałownik. Ja
Przyszedłem do niego, bo złamałem kość nadmordzia. Tu, normalnie. Się zderzyłem z żukiem, no bo leciał nocą. I klimat taki, że on mówi, dobra gościu, kurwa, co ty, nie będziemy, ty wiesz, nie będę tu odpalał maszyny, na stare zasady pojedziemy, wiesz o co chodzi, bramkarz może łapać kielu. Ja mówię, co ty gadasz właściwie? On mówi, no co, nie będę, co ty myślisz, że ci przyleci tu Superman i ci obejrzy to? Kurwa, gościu, ja się nie będę odpalał RTG, RTG, RTG! A byliśmy na przyczepie, to bardzo niebezpieczne. Mówię, na stare zasady pojadę ci, wysłucham to. I on dosłownie wziął ucho, chciał nasłuchać mi złamania, tu na twarzy, jak się przybliża, patrzy, on ma normalnie fartuch, Madman, odzież dla wariatów, zły znak zawsze. I mi wykrył tu, że mam dwóch hobbitów powiązanych i zabrali ich do Isengardu. Ja mówię, o to źle chyba. On mówi, nie, co ty mordo, doskonale, to prawilny naród jest, to hobbity się nie sprzedają, antysześćdziesiąty, oni kurwa rozumiesz, że zawiśnie w noże, każdy kto białej dłoni pomoże. Ja mówię, co to jest za diagnoza dziwaczna? Regularnie, to jest koniował, to jest najgorszy lekarz, jakiego znam, bez kitu. On ma, tak, znacie taką, jest taka strona znanylekarz.pl, to on ma nieznany lekarz z kurwią i .cz, jeszcze Czesi muszą odpowiadać za jego przewiny. Słuchajcie, mój kolega do niego przyszedł, dobry chłopak, złego słowa nie powiem. Choć kusi, żeby złamać obietnicę, no to mu kasuje. Więc tak, Dominik, świetny chłopak, myśmy razem byli w gimnazjum, to już teraz coraz mniej modne. I kwestia jest taka, że tam byliśmy w takim klubie erudytów, gdzie regularnie się zbieraliśmy i czytaliśmy po prostu artykuły różne. To naturalnie wyewoluowało oczywiście z klubu Kaczkofana. I tam przychodzimy pewnego razu, a Dominik mówi, mam doskonały artykuł. Ja pytam, z jakiego periodyku? On mówi, z Klaudia. My, o, tak, to dużo punktów. Mówi, słuchajcie koledzy, artykuł ten traktuje o tym, jak zwiększyć skutecznie swojego penisa. I my, o, 13 lat, nie wiem, to jest jeden z priorytetów, trzeba przyznać. I ja nie wiem, co teraz dzieci mają za marzenia, może chcą szczęścia albo innych głupot, a myśmy chcieli mieć kutasy wielkie i nie wiem, co byśmy z nimi zrobili konkretnie. Chodzi o możliwość. I kolega mówi tak, Dominik siada i mówi do nas, słuchajcie, otóż, żeby zwiększyć penisa, musicie po prostu ogolić wszystkie włosy łonowe. A my, aha, zapomniałem powiedzieć, żeby zwiększyć wizualnie. A my, i ja wam powiem tak, po wielu latach, po wielu stratach, dopiero po kilku zmarnowanych związkach i naprawdę dziesiątkach rozczarowanych kobiet, pojąłem, że nie było takiej sytuacji, w której właśnie rzeczona dama była w okowach mych ramion albo spoczywała na mych lędźwiach, bo to są dwie pozycje, trzecia jest dla dorosłych. I ona właśnie w takich rzutach pasji, paroksyzmach, ekstazy krzyczała nagle, ruchaj mnie tym wizualnie dużym penisem, to się zmienia. Więc to jest Dominik. I on przychodzi do tego lekarza i tłumaczy bardzo, bardzo, bardzo zresztą, prosto z serca mówi, przepraszam, ale wygląda na to, że ja nie wiem, coś mnie złapało, ja się budzę bez siły, co chwilę jakieś infekcje, źle się czuję, po prostu jakoś nie mam energii, na co ten lekarz, bo on już nie kończy zdań nawet, no bo to by się zgadzało, bo on nie skończył też studiów, więc co mówię. Oh yeah. Mówię, damn, gościu! Jak cię w ogóle jedzie Weltschmerz i ci nie masz ładny wiwór, kurwo. To moja rada jako twój trener to jest tak, zwiększyć masę i pomagać kutasem, kurwo. Obsesa, rozruchać się, starą dzieciomarzynę odpalić. To jest jego diagnoza. To jest, idź do apteki, to zrealizuj. To nad to się bardzo pomylił, bo kolega miał AIDS, także bardzo źle. Tak, a AIDS się nie zużywa od seksu. To nie jest tak jak tak, że ładunki jak z różdżki w Baldur's Gate. Ale kolega się nie poddał. I on tą swoją krew zajeconą włożył do aerozoli i zabija tak komary teraz. Wielki człowiek, tak. Nazwał to AIDS, to jest jego pomysł.
A ten lekarz fatalny. On mówi, zdania nie zmienię. To jest moja diagnoza na AIDS. Czernina i przysiady z wazonem. Ja mówię, to jest w ogóle za dużo. Absurdalne. Fatalne, regularnie takie diagnozy. Przychodzi do niego kolo z rakiem, on mówi, o, czym się strułeś, to się lecz. I mu daje drugiego raka, mu wpuścił. I walki raków w organizmie jego. Normalnie federacje walk na gołe szczypce, normalnie się konferencje się obrażają. O, ja wiem, gdzie twój stary zimuje. Albo drugie tam, o, ty kurwa. Tak jesteś cwany, a twoja stara chodzi do przodu. Co ty na to? Żenada. To są pokojowe zwierzęta. Ale przyznam, że do czego zmierzam? No, do samobójstwa, ale nie uprzedzajmy. Mam znajomego, który dowiedział się o dość smutnej takiej no, chorobie i zareagował radykalnie. Od razu zaznaczę, wszystko z nim ok. Ale podjął próbę samobójczą. Ponownie, wszystko z nim okej, ale rzeczywiście skoczył z okna swojego mieszkania w moim rodzinnym Wrocławiu i wylądował na Ojomie w Lesznie. Tak, bo skoczył bardzo daleko. On skoczył z parteru, ale tak, jego matka jest pchłą po prostu. Nie, ja nie lubię żartować przesadnie z samobójstwa. Nie zamierzam też popełnić samobójstwa. Ziobro, nie zamierzam popełnić samobójstwa. Przepraszam, bo to nie widać, ale tu jest taki mikrofon, to oni go zostawili właśnie. Ja nie wiem też nic o aferze podkarpackiej. Nie, bo to zamaskowane jest. Widziałeś Sebastian, to oni na kablu ty mają, ty. Czekaj. Ryzyko się bardzo opłaciło, wyraźnie. Tym bardziej nie żartowałem, gdy mieszkałem właśnie we Wrocławiu, bo nie wiem, czy coś wiecie o moim rodzinnym mieście. Tak, to jego nazwa, dziękuję serdecznie. Jeszcze musisz trochę popracować, żeby przejść do tej części publiczności. Bardzo mi się... Odsyłamy na koniec. Ej, jesteś z Wrocławia, tak? Z której części? Skąd tego z Wrocławia? Z której? Z Krzyków, kurwa, to jest piękne. Tam koło tego radia gdzieś tam? W tym kierunku? Elegancko, na Karkonoskiej, tam się żyje. Słuchajcie, to my jeszcze chwilę pogadamy o tym, jakie są miasta. Nie, ale we Wrocławiu potwierdzić zapewnie, to nie jest dobre miasto dla samobójców. Dlaczego? No bo jest za dużo mostów. Nie zdążą łzy nawet wyschnąć, po prostu wiesz, o co chodzi. Tam się kurwa źle robi jogging z depresją, to trzeba przyznać, że biegnie się tak, tu w sumie rozpęd zajebałem. Pustka wzywa, na razie futy. Nie, ale trochę coś nie jest we Wrocławiu, że my tak z tymi mostami, to nam odjebało. Wrocław się zachowuje jak mościara. Ona leci normalnie na mosty. Sytuacja też była taka, że ostatnio było w starostwie, potwierdzić zapewne, przypał, bo tak, budowali mosty bez zlecenia dla pana starosty. To była sytuacja prawdziwa. Tak samo sprowadzili tę rodzinę mostowiaków. Normalnie tylko za nazwisko. A już skandalem było, kiedy uznano za most, kiedy zwykłe pieski szły sobie dwa i chciały przejść przez rzekę. Ale klimat jest taki, że teraz mieszkam w Warszawie i tam jest dość bezpiecznie, bo tam są dwa mosty, z czego jeden jest w remoncie, a drugi jest w Toruniu. Także jest kawałek. I tak jak mówię, nie chcę popełnić samobójstwa. Nie wiem nic o aferze podkarpackiej, także proszę mnie zostawić. Ale klimat jest taki, że nawet jeżeli bym chciał, to myślę, że zrobiłbym to bekowo, tak żeby was rozśmieszyć ostatni raz. I pamiętacie, jak były takie
takie sprężynki, co się tak zrzucało, nie? To ja na tym bym się powiesił. Jeszcze bym se ściągnął spodnie i dupę wysmarował klejem. Nie? To, ten, co by mnie odcinał, to tak, o kurwa. Ile? 6 godzin? Ty tak, moje suflety. No dobra. No. Powiem tak. Depresja zabija dużo ludzi. Jeśli macie rzeczywiście z tym problem, no to warto się skonsultować ze specjalistą i przyznam, że czasy COVID-u trochę sprawiły, że zaczęliśmy doceniać chyba lekarzy bardziej. Oni są z nami w momentach granicznych, jak się urodzimy, jak umieramy, jak im tłumaczymy, że się poślizgnęliśmy. W ten sposób to się znalazło w naszej dupie. To wymaga aktorstwa dopiero. Do. Aha. 4-krotnie to się znalazło. Ja wiem o tym dobrze, bo to znaczy nie, dokładnie, chodzi o, że mój kolega jest lekarzem z tego pierwszego sortu, czyli jest położnikiem. Wita nas na tym świecie Bożym. To jest dosyć ciekawe, ponieważ on też jest człowiekiem, ma swoje ułomności. On na przykład nie toleruje, nie lubi, bym nawet powiedział, że nie znosi dwóch takich grup społecznych. Otóż on nie trawi matek i dzieci. I tak. Kiedyś właśnie robił takie badanie w kierunku dziecka. Tu na brzuch. Ono się nazywa z angielskiego taki skrót USG, tak jest. Znany jako USG. I typiara po prostu sobie przyszła pełna nadziei na nowe życie. A on nakłada się wtedy taki żel, nie? I się go wmasowuje w jedną stronę, bo jak w dwie, to się dziecko zepsuje. To nie muszę tu mówić. I pewnie nie tylko w mojej głowie, jak o tym usłyszałem, pojawił się od razu pewnie, pojawiło się pewne pytanie. Otóż jak smakuje ten żel? Tak. To jest dobry kolega, dał spróbować, ale jest tu spore rozczarowanie. Nie smakuje jak te cukierki ice, ale dużo jest takich produktów, nie? Jakby, że wiecie, że tak patrzycie na to i tak, kurwa, wiem, że mówią, żeby nie jeść, ale jak to? Dla mnie to była ciastolina Play-Doh. Jak zobaczyłem tę reklamę ciastolina Play-Doh, ja oszalałem. Mówię, Boże, jak te dzieci tam kręcą tym tak apetycznie. Mówię, kurwa, za pierwszą wypłatę. I dokładnie, udało się. I powiem wam tak. Najlepsza jest ta wściekle zielona. Nie w smaku, po prostu potem łatwiej odzyskać, bo jest jakby... różni się. Jak masz zręczne palce i wyprostowany paragon, to jesteś w stanie nawet... Nie, ale kwestia jest taka, że... Czy jest plus ojebania 4 opakowań ciastoliny Play-Doh, moi drodzy? Otóż masz praktycznie anatomiczny odlew własnego odbytu, który możesz dać na wisiorek i przekazać ukochanej osobie. Zasady przez odbyt do serca, tak? Hołbioną przez mego dziadka. Ja mam to... To jest, on pochodził z Wilna i tam właśnie to powiedzenie. Faktycznie mój dziadek był ze wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Miał takie ciekawe powiedzonka. On na przykład mówił, puty życia, puty nadziei. Ja myślę, o, mądre. A potem się okazało, że to po hiszpańsku kurwy życia. Kurwy... Dziadek przyznał, że był człowiekiem abstrakcyjnym. Na przykład brał mnie do parku i tam rzucaliśmy kaczki chlebom. To był jego koncept. Był człowiekiem do 2005, potem był centaurem, po prostu odciął sobie górną część ciała, dolna poszła swoją drogą, a on czekał na konia, który straci głowę dla jakiejś klaczy. Faktycznie no, nie ma go już z nami. Był jeszcze na pierwszym występie, ale poszedł. Nie, zmarł. Musiał, bo nie to, że pytają. Nie no, zmarł, bo słuchajcie, no wiedział, że umrze, nie? Bo się urodził i połączył fakty, nie będę pijał. Wiedział, jak się tu kończy ta impreza. Ale wiedział, że śmierć się zbliża. Już pod koniec nie było wesoło, bo był już skazany na balkonik, a tam piździ. To nie jest miejsce na... do starszego. Prawda jest taka, że jego ostatnie momenty, kiedy spędził właśnie je oczywiście na łożu śmierci, najgorszy mebel, jaki kupicie w Ikei, naprawdę można sobie odpuścić. Naciągają cię strasznie, to normalnie, tak samo się umiera na ceracie. No, kwestia jest taka, że leżał tam właśnie, pamiętam, długie białe włosy, długie białe brody,
długie białe zęby i skinął na mnie palcem i mówi: księdza mi wołajcie, księdza. Chodziło o ostatnie namaszczenie, ale niestety ze względu na wyuzdaną naturę księży w naszej parafii było to ostatnie namaszczenie erotyczne. I przyszedł tak, taki dojebany ksiądz, sama koloratka, tu piuski na cecach. Z własnym boomboxem i tam, kto tutaj jest szczęśliwym denatem? Ten pan pod respiratorem, jak to skończy, będziesz wzywał pana. I znam, że... Skoro już mówimy o łożu śmierci, najwyższy czas na coś, co zawsze chciałem zrobić. Ja nie miałem pieniędzy, ani też ochoty, ani też za bardzo okazji, żeby zrobić własny sketch show, tak się nazywa. Więc po prostu opowiadam skecze ze sceny i proszę, żeby sobie je wyobrazić na miarę swojej wyobraźni. Teraz będzie właśnie taka sytuacja. Otóż co dodatkowe, cały ten sketch, cała ta historyjka spełnia tak zwany test Bechdel, czyli jest o kobietach i z kobietami wyłącznie. Ale mówi facet, bo bez przesady. Na łożu śmierci, tym razem kupionym w Jujisku, leży kobieta i u jej wezgłowia jest jej córka, która mówi: mamo, nie, nie umieraj, proszę. I jej nie przekonała, bo... No to nie jest kwestia motywacji zazwyczaj. Na co matka, taka mądra doświadczeniem życia, mówi: muszę, córko, wybiła moja godzina, ale zanim odejdę, chcę ci coś przekazać, co powinnam ci powiedzieć już dawno. Otóż nie jesteś jedynaczką. Co? Tak, masz siostrę, bliźniaczkę. Zaczął padać deszcz. Jest. W bogatszej części publiczności jest kino 4D. Jeszcze nie. Dobra. Nie cieszcie się, potem jest o jedzeniu gówna. Także ja... Każdy znajdzie taką małą babeczkę. Jak nie gryziesz, to jest lepiej. Słuchajcie, dobrze. Sytuacja jest dalej ta sama. Kobieta dalej umiera, uczona. Po prostu swoim życiem mówi, że zawsze wybija na nas czas. Ale zanim odejdę, muszę ci powiedzieć coś, co powinnam ci powiedzieć dawno. Otóż masz siostrę, bliźniaczkę. Na co? Tak, masz siostrę, bliźniaczkę. Od zawsze. I to na dodatek bliźniaczkę syjamską. I ona... Tam była, cały czas, w plecaku. Oszołomiony tym sukcesem. Kwestia jest taka, że mój dziadek zmarł. Wiedział, że umrze, przed śmiercią zrobił coś szlachetnego. To jest to, co właściwie chciałem przekazać dzisiaj, że śmierć się zbliża, ale można zostawić ludzi z czymś. Mój dziadek przed śmiercią zrobił coś, co polecam też wam do zrobienia. Otóż on przed śmiercią przekazał mi mieszkanie. Jak już się mówi, też... Kwestia jest taka, że... Nie, w życiu bym nie przekazał. On był tak oszczędny, że nie mrugał, bo mówi, że złodzieje nie śpią. Wszystkie do podtrzymania. Nadto on był dosyć ciekawy, jeśli chodzi o swój dom, swoje mieszkanie. On przyjechał do Polski rzeczywiście tej obecnej, ze wschodnich jej części przedwojennych, w latach 40. drugiej połowie ich. I wiecie, o co chodzi, że no, on miał... Może niektórzy to zrozumieją. On nie remontował swojej chałupy do 2002 roku. Nie postawił tam kanalizacji. I tu już cytuję: nie będę, kurwa, Niemcom robił. Bo on był przekonany, że Republika Federalna przekroczy granicę, żeby zabrać jego kurną chatę z pełnymi rocznikami Teletygodnia. I przez to myśmy srali do dziury patriotycznie bardzo. Siedziałeś w wychodku po prostu i to było coś strasznego, jak to... Jest 2002 rok, ja mam telefon, mogę zadzwonić do Australii i sram do dziury w desce. Miło ze strony dziadka przynajmniej, że wiecie, że tam zrobił tak, że wyciął takie serduszko w tych drzwiach, to się mogłeś zamienić tam w czarodziejkę z księżyca. Tak, ale to jest dość dobry, trzeba przyznać, argument. Nie? Moja matka też, jak tam za dzieciaka do mnie: pokój posprzątaj. Ja mówię: Niemcom mam sprzątać pokój.
Także nie, a dziadek by mi nie przekazał, on był oszczędny, on zresztą dawał prezenty do podziału, pamiętacie taki układ? To, Jezus Maria, ja tak dostałem właśnie te czekoladki, mukowiscydozę też, ale to poważna choroba, ale prawdą jest, że większość rzeczy miałem po braciach, nie, tam miałem czapki, kurtki, buty to spoko, bo brat akurat na wózku, to nie śmigane, praktycznie od wewnątrz wyparte to. Do jazdy konne, tak. Brat miał marzenia, chciał zostać pierwszym jockeyem na wózku. No i matka to spełniła, bo znalazła konia na dwóch wózkach. Więc tutaj widzę wesołość, tutaj niektórzy jeszcze co... A kto to jest koń? Już tłumaczę, biedaki. To jest... Koń jest karmiony przed wami po prostu. Nie, prawda jest taka, że on mnie nauczył, żeby się nie przejmować nieistnieniem. Wiem, jak dziwnie to brzmi, ale to wynika z tego, że ja się bałem tego. Zawsze. Zawsze się bałem, żeby zniknąć i mój dziadek mi to wytłumaczył na podstawie pewnego zdarzenia z mojej przeszłości, nie? Bo on mówi, udowodnię ci, istniałeś, ale tego nie pamiętasz. Ja mówię, no jak wziąłem 9 pigu. A on, nie, to nie to. Nie. Ale to kasuje skutecznie pamięć, kurwa, to po tym nie urywa się film, potem to kino płonie, to jest hard. W związku z tym szybkie takie podróż w przeszłość może, to czy mogę prosić Sebastian o rzutnik? Tak jest, moi drodzy, dzięki wsparciu województwa śląskiego mamy też sprzęt typu rzutnik. Dziękuję ci, Sebastian. A, wow, on jest nierozpakowany jeszcze. No dobra. Słuchajcie, to w międzyczasie jeszcze kilka tam ciekawostek o tym rzutniku. To jest rzutnik marki Sanyo 420P, który kawał dobrego rzutnika. Fuck! To jest nówka, sztuka, funfel, nieśmigane, także... Co jak czego, ale w Chorzowie nie brak lombardów. Także... Ty, ale byliśmy dzisiaj bez kitu w lombardzie, który wchodzimy do typa, ma pan elektronikę, on tylko złoto. Jesus, ile. No dobra, to tu postawię. Okej, tak, czekaj. Aha, kable. No jasne, że na trytytki. Na tritiko. Tritiko się nie łyko, wiecie o co chodzi. Ty, jeszcze to. Gdzie tu jest prąd? Dobra. Sekundę, już zaraz będzie śmiesznie. Jeszcze chwilę, tylko poproszę przyjacielu, tutaj ten podłączyć trzeba. Jest jeszcze drugi na... Teraz tak, tu. Ty, gdzie tu może być? Nie, są aż dwa. Ty, ciekawe, że może dwa źródła. Dobra, sprawdzamy. Ty, on ma nawet ten. On ma... A gdzie na... Czekaj. To ekran wezmę jeszcze, jakiś sekundę za... Nie, spokojnie, to było ćwiczone. To już trzeci raz robimy, także... Czekaj. Herbata tatusia kopie, dawaj, dobra. Cześć, dobra. Jest? Widać? Jest. No dobra, czekaj. Sebastian, odpalaj z przyszłości nagranie. Nie, z dalszej przeszłości, nie z tej takiej niedawnej. Bo to z dzisiaj jest. Z wczoraj mamy? Nie. O! Jest? Widać? Widzicie tego słodziaka? Nie? Bo to tylko dla bogatych, dla biedaków nie ma. No, to... Znaczy, nie wiem, co to za dziecko jest, ale chodzi o to tylko, że... To jest udowodnienie pewnej tezy, nie? Bo mój dziadek po prostu pokazał mi zdjęcie, nie? Jak ja byłem małym bebę i on mówi mi tak. Popatrz, istniałeś, ale tego nie pamiętasz. Ze śmiercią trochę tak jest. Jeśli ona jest, to nas nie ma. A jeśli
My jesteśmy, to nie ma śmierci. Czy masz jakieś pytania do tego? Ja mówię, dziadku, jedno pytanie. Dlaczego jestem w rękach kapłana z głową kozła? On mówi, no bo przyjechało satanistyczne atelier fotograficzne po prostu i za cenę jednej duszy masz podrytówki do końca życia. To jest chyba, banam ci paznokcie, także bez przesady. Województwo śląskie. Słuchajcie. Więc mój dziadek zmarł i prawda jest taka, że mój dziadek żył racjonalnie i przed śmiercią, o tym właściwie chcę powiedzieć, on rzeczywiście przekazał swoje ciało na cele naukowe, zapisał na uczelnię, ale coś popierdolił na AWF, niestety, więc trenowali ściny na nim po prostu. W stacjonarnym ziemniaku to się nazywa. Mówili na niego Mister Gniotek, nie wiem, czy wiecie, co chodzi. To jest taka, że nie ma się co przejmować, bo tam... Mówię, życie jest krótkie, jak to mawia mój dziadek. Mój dziadek zresztą zmarł tak, jak żył, poszarpany przez wilki, więc to trzeba przypomnieć. Rozdziobią nas wilcy i wroni, on tak mówił dla jajec czasem. Ja lubię jego powiedzonka i on jedno mi powierzył, mówić, ja to wziąłem właśnie z płonących kresów. Chciałbym, żebyś to przeniósł dalej w siebie. Ja mówię, o, dziękuję dziadku. I on, słuchasz dobrze? Ja mówię, tak, słucham. No to słuchaj, mądrość kresów. Otóż. Hej, hop, zawierucha. Jeden trzyma, drugi mówi, stary, to brzmi jakby... Jaką miarą to jest? Gdzie ta magia kresów? To dlatego uciekałeś? To jedno. Więc dziadek żyje we mnie do dzisiaj. Nie tylko dlatego, że zjadłem jego palec, ale też, że... Uwielbiam jego powiedzenia i one mnie uspokoiły po wielokroć. Na przykład nie mam obaw wobec osób, osób trans, prawda? Bo mój dziadek regularnie mawiał, mi to wisi koło pisi oraz osobiście mam to w piździe, więc dla mnie jest to normalne. Każdy sobie może żyć jak chce. Ja marzę o Polsce, w której niezależnie od płci, orientacji seksualnej, religii, czy też może nawet wyglądu, masz prawo zostać spałowanym na śmierć przez wrocławską policję. To jest moim zdaniem. Zresztą ja nie rozróżniam przesadnie ludzi. No czasem dzielę ich na bogatych i biednych, ale to tylko tak dla potrzeby. Prawda jest taka, że jak dziecko wychodzi świeżo, to ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest dziewczę, czy chłopok. Chłopok, tak, chłopok. Chłopok, połączenie kołpaka i chłopaka, bo przydatne w tuningu. Ale mam dosyć dobrą metodę na rozpoznanie. Otóż jeśli chcecie wiedzieć, czy bobas to dziewczę, czy też chłopiec, musicie dać temu bobasowi po prostu dorosnąć. Jak zarabia o 1/5 mniej, to kobieta. Po prostu bardzo źle. Bardzo źle, wiem. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Zresztą dziewczyny, powinniście się zjednoczyć, nas dojebać, was jest więcej. Ale ja też nie umiem liczyć. Bez kitu. Musiałem dodać do 7 i liczyłem na palcach w pamięci i się pomyliłem 3 razy niedawno. Więc jestem chyba też dowodem na to, że jakby różnimy się jako płeć, prawda, jedna z drugą, ale tak w obrębie płci znacznie. Choć niektóre różnice są fajne, mój kolega jest ratownikiem nadmorskim. Go spytałem, jak się rozkłada, jeśli chodzi o topielców i topielczynie. Tak, topielczynie społecznym, to jest taka sytuacja. Nie, ale jeśli chodzi o liczbowość, a on mówi 80-kilka% to mężczyźni, którzy się topią. Mówię, serio? Ja myślałem, że my lepiej pływamy, bo nas unosi siła argumentacji oraz wielowiekowe osiągnięcia. On mówi, no, myślisz, że kobiety gorzej pływają? A ile znasz kobiet, które wypiją 12 piw i skoczą z wieży? Ja mówię, no nie wiem. Raczej nasza rzecz. Tak zwany, tak. Dawaj, mordo! Moje salto, debiut, lecimy, kurde! Co, odkładać piwo? Zapłaciłem za nie. Tego zawsze mnie bolało, jak w stand-upie się pojawiały wątki antykobiece, ponieważ ja kobietom zawdzięczam życie, nie tylko mojej matce, która mnie powiła, ale też mojej ukochanej, która już 10 lat daje mi sępić ubezpieczenie zdrowotne. Dziękuję ci, pani. Dosłownie uratowała mi życie. Tak szczerze, trochę krócej, ale prawda jest taka, że ja nie miałem przez całe życie ubezpieczenia zdrowotnego, bo ja byłem na umowach o dzieło i w chuja leceniam i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? Tu wy nie, ale wy tak. Jak to? To nie masz kogoś, kto cię dowiezie? No to lepi ci plaster? Nie, ale prawda jest taka, że ja do dzisiaj jestem w stanie rozpoznać, jak ktoś nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. To bardzo łatwo. To ci, co jak się robi ślisko, to ostrożnie popierdalają.
to kosztuje się wywrócić. Ja się w ten sposób dowiedziałem, byłem w szpitalu i powiedział, za to będzie trzeba płacić. Ja mówię, ale przecież ja płacę tę akcyzę. On mówi, nie. Płacenie akcyzy to pana do nas doprowadziło właśnie. Potem się chciałem dostać do KRUS-u, ale się okazało, że hektar rzeżuchy to za mało jednak. Więc... Ale pierwszy raz się zorientowałem, że jestem w grupie ludzi, którzy są trochę niżej na drabinie społecznej i mnie to złamało. Ludzi zresztą. Mam kolegę, który miał psa, który miał lepszą opiekę zdrowotną ode mnie, bo ten pies miał, kurwa, aparat na zęby. Pies! Gdzie on się musi uśmiechać? Gdzie to jest mu potrzebne? I to jest tragedia. Ja, moja opieka, cała opieka dentystyczna to jest na pasażu Niepolda, ochroniarz mi wyjebał jednego zęba tutaj. I jak się czułem, kurwa, całkiem zadowolony, to mogłem podejść po repetę z drugiej strony, żeby tak nie mieć krzywej mordy. Dobrze, że ten w obrocie ironicznego losu, to ten pies, zabrali mu aparat, bo pogryzł fotografa na weselu, ale sytuacja jest, że... Normalnie, kurde, ten pies miał te buspasy na sercu. Normalnie miał buspasy, a ja musiałem zapierdalać obwodnicą wokół serca na... Pierdolę. Wracając do ludzi. Słyszałem o miliarderze, który miał 7 transplantacji serca. 7-krotnie mu wymieniali serce. To jego kardiolog, to jest kurwa ten z Mortal Kombat, ten Kano tam. A jak miałem problem z sercem, to się mogłem w Carrefourze koło lodówki położyć. To jest mało. Ja nie chcę tutaj, ja nie mam przekonań politycznych. W ogóle, ja mam 2 przekonania. Pierwsze, że coś jest nie tak, jak są takie nierówności. Jak za łatwo się dajemy nakręcić, wiecie. Bo ja myślę, że ci ludzie, którzy mają miliardy, się powinni trochę bać mimo wszystko. Nie może być tak, że oni sobie śpią spokojnie na jachtach. Dlatego ja bym z roku organizował tak, że 100 najbogatszych Polaków bym losował jednego. W jaki sposób bym się dowiedział, że są najbogatsi? Najpierw pozew o rozwód i wtedy kurwa wiesz, kto ma pieniędzy, bo zawsze, o nie, mam tylko tyle. Więc kiedy go już znajdziemy, zakopanego prawdopodobnie, kurwa, jak Saddam Hussein gdzieś, to go wyciągamy i zaciągamy na Stadion Narodowy. I tam jest jego rodzina, są jego współpracownicy i są najbiedniejsi Polacy i go kurwa zjadają. Normalnie go zjadają ze wszystkim. Aaaa, krew, zabierają jego mięso, my rozdajemy jego hajs. Tak, o, każdy se żabcy, kurwa, kupuje za to. Śpiewa Sarsa, czy chuj wie kto. Nieważne. To się dzieje w Barburkę. Nie... To jest niezagospodarowane święto. Ale chodzi o posłanie wiadomości. Nie możesz moralnie posiadać tyle, kiedy ludzie mają nic. Nie ma takiej możliwości. Musisz się bać. Nie może być tak, że posiadanie takich ilości pieniędzy jest dozwolone. To jest pierwszy mój pogląd. A drugi, żeby tą ulicę Pomorską we Wrocławiu wyremontować. Jednak no, się to nie podoba. Ale prawda jest taka, że ja nie jestem radykalny teraz, no bo ja już mam ubezpieczenie zdrowotne. Co prawda, jak jedna osoba w związku ma ubezpieczenie, a druga nie ma, no to seks jest o wysokie stawki wtedy. Kwestia życia i śmierci. Ja mam zakwasy na jęzorze już, ale... Bądźmy szczerzy. Moja dziewczyna jest ogarnięta. Ona ma pracę. Ona ma żakiet. Ona ma... Do tego medyczny ma pakiet. I ma sytuację... A ja jestem nędzarzem, nie? I ja... jest tak, że ja jestem grzeczny, płacę 80 simleonów miesięcznie i wtedy mogę skorzystać z tego tam ubezpieczenia psu, nie? Ale oni niestety nie wierzą w siłę naszego uczucia. Regularnie dzwonią, nawet w niedzielę, i ankieter do mnie: ruchajcie się dalej, ruchajcie się. A ja mówię: Jezus Maria, PZU, co ty pytasz? Zapytania to są. Podejście zdjęcie jej cycochów. Mówię: Jezus. Potem się okazało, że to nie z PZU, to jakiś lepzoń. Ale podesłaliśmy, ale nie zdjęcie. My staromodni to odrysowaliśmy i gra wyobraźni. Ale kwestia jest taka, że ja teraz mam elegancko, nie opowiem, bo oczywiście z klasy korzystam, po lekarzach chodzę jak szalony. Ja byłem wszędzie, słuchajcie. Nie opowiem wam o wszystkich, bo o swoim wizycie na nagłym dyżurze dermatologicznym to nie chcecie słuchać. To nigdy nie jest dobra historia. Nigdy nie jest dobrze. Nie jest tak, że kolo, proszę pana, mam dobre wieści. Ma pan znamie w kształcie albatrosa, jest pan świętym bykiem Apisem. Wiedziałem! Końc robota. Ale prawda jest taka, że ja se chodzę regularnie, bo musiałem jeden taką przypadłość dużo, bo po prostu mi zabłakło w uchu jednego słuchu. Poszedłem do lekarza, ja dawno nie byłem. Ostatni raz jak byłem, to jeszcze na badaniu na prawo jazdy, które nie zdałem 1000 lat temu. I tam też było badanie słuchu, ale ono jest wybitne. Robiliście też to? Jak badali wam słuch, no o, medycyny pracy, i taki stary dziad siedzi: teraz powiem liczbę. I on:
4. Ja myślę, no nie, no muszę w chuja pojechać. Mówię, 3? On mówi, 4, mówię, mordo, no co ty? Tak się poznaliśmy. Właśnie. Klimat jest taki, że przychodzę tam i pani w ogóle, która mnie przyjmuje, się prezentuje po prostu wykwintnie. O, tu fryzurę na podwójną scenkę. Stękę, przepraszam, te pani. Stękę. I ona ma tego, diadem taki na szyi. I ma normalnie tu koafiurę, wszystko. I tak siedzi taka pani bardzo, bardzo elegancko. I ja tak podchodzę, taki żuczek, mówię, przepraszam, ja tu mam słuchem. A pani to jakie jest specjalizacje? On tak wstaje, poprawia ten fartuch i mówi, oto laryngolog. I mówię, no kurwa. Nie trzeba się tak chwalić z nim. No i co? I wam powiem, że współczesna medycyna to jest jak magia, jak magia. Bo ja mówię, że tu słuchem mam, a ona, a czy to pana moneta? Ja mówię, o pierdolę, to pewnie to blokowało. Nie. To ja takich specjalnych pacjentów muszę, no siadę to. Dostałem nalepkę, że jestem odważny i siedzę, liżę ten lizak, nie, co dałem, no ale... I ona zaczyna badanie. Przyznam, że dla rzeczywiście odważnych, bo ona mierzy po prostu mój łeb jak kokos, tak łap, i robi tak o. I mówi, boli? I mówię, nie. I kontynuuje badanie. A niżej? I tak, nie. Już wiem, jaka jest diagnoza. Wiem, co jest nie tak z pana uszami, po prostu jest debil między nimi i to jest na stałe. Jezus, ja muszę już chodzić do lekarza regularnie, ja mam 33 lata, mam zniszczony organizm. Ostatnio wstaję z klopa i przepraszam, że o tym mówię, ale wstaję i patrzę, a tam tak jest krew w kale, nie? O, nie, a potem, no przecież wczoraj jadłem krew, tak. I regularnie, sytuacja, ja muszę dbać o zdrowie, bo ja 33 lata, to jest taki wiek, taki sen, nie? Ja go nazywam, zamknij mordę, spłacaj raty, nikogo nie interesuje, kim jestem. 33 lata to jesteś trochę za stary na sekty i za młody na radę osiedla. Nie jestem w stanie to inaczej określić. I lepiej się nie porównywać, bo jak sobie myślę, że w wieku 33 lat mój ojciec już od 6 lat mnie bił, to... Nie, on w życiu na mnie ręki nie podniósł. On od dołu kablem tak napierdala. Dlatego przemoc w naszym domu zlikwidowało bezprzewodowe Wi-Fi. Wówczas był transferem po prostu. Robił kocówę z megabajtów. Nie, mój ojciec nigdy nikogo nie uderzył. Bił świnie, ale to zawodowo, bo był masażem balijskim takim. Słuchajcie, do rzeczy... Prawda jest taka, że nie. Ja miałem bardzo fajne dzieciństwo. Nie wiem, co poszło nie tak. Ja miałem wszystko, co mogłem sobie wybarzyć. Oczywiście żyliśmy skromnie, więc nie tak, że wszystko. Nigdy nie miałem urodzin w McDonaldzie. Ja już kiedyś o tym mówiłem. A to była najważniejsza rzecz w latach 90. Dzieciaki tam pomalowane mordy i tak, nie zmywam tego. 14 dni chodził jak francuski król. Tutaj warstwa pryszczy rosła. I on... A ja nie miałem, w latach 90. to był największa rzecz, największy hype. Urodziny w McDonaldzie i heroina. I z tej rzeczy... Ja w końcu tam wierciłem dziurę w brzuchu mamie, ona się zgodziła, ale nie mieliśmy dość kasy, żeby zrobić urodziny w McDonaldzie, więc tylko zrobiliśmy na stacji benzynowej, która wygląda na McDonalda. Więc menu było trochę inne, bo nuggetsy były w galarecie, więc to nie jest to samo. Zamiast malowania twarzy, to pan Józek nam zagruntował mordy, niestety. To jest... Za co nas pobili neonaziści zresztą, bo myśleli, że się nabijamy z białych. Ja tłumaczyłem pod lawiną ciosów, to z mimów się nabijamy. Ale, więc ja już kiedyś o tym mówiłem, ale ja zrobiłem pierwsze urodziny w McDonaldzie 26. I to nie jest to samo. Siedzą twoi smutni znajomi w dżinsach typu marmurkowego i jeden mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ja mówię, czyli amfetamina i nalewka barmańska. Dziękuję serdecznie. I tam pani kałowiec, to już wszyscy są? Ja mówię, no, kurator jest w Lombardzie, także chwilę jeszcze. Ale może pani już zacząć malować twarze. A ona, a co mam namalować na twarzy tutaj? Ja mówię, uśmiech. To jest taka, że
Ja do dzisiaj jestem dość oszczędny. Ja przyznam, przez to mam też problemy właśnie zdrowotne, bo lekarz, i to jest autentyk, całkiem niedawno powiedział do mnie, 33 lata, musi pan przestać jeść z podłogi. Ja za to zapłaciłem. Nie, no bo jest klimat taki, że ja wszystko zjem. Bez kitu, wszystko. Ja nawet gówno zjem, byleby włosa nie było. Wiecie, o co chodzi? To jest moje... A jak się w kształcie dinozaura, opierdolę. Nie wiem, co w tym jest, że dzieci tak kochają jedzenie i branie do ust czegoś, co jest w kształcie dinozaura. Gdyby tylko księża mieli fiuty w kształcie dinozaura. Ale to jest dosyć zdrowa oszczędność. Ja, po prostu to wynikało, że myśmy nie mieli pieniędzy. Jak chcieliśmy poczuć zapach bogactwa, to matka robiła napar z portfela. Po prostu to było więcej. I na tyle się nie przelewało, że matka nam kazała żygać do sitek. Więc jest... Tu się tu widzimy zrozumienie, tutaj szok. Szok, jakże to? Ci rozumieją. Gęste się nie może zmarnować, gęste to popłacenie. I tu słyszę głosy, tak, a na rzadkim gotować zupę, tak jest, no myślę. Moja matka była bardzo opiekuńcza. I mimo jakiejś tam niedoskonałości, no nawet, ona była tak opiekuńcza, że ona karmiła nawet kaczki piersią. Także trzeba przyznać. I miała swoje dziwactwa, ona na przykład miała śmieszne powiedzonka, bo mówiła, jak nie domknąłem lodówki, to ona mówiła, zamykaj, bo pingwiny uciekną. Ja myślałem, urocze powiedzenie. Dopiero po latach, gdy ją zatrzymali za przerzut pingwinów do niemieckich, kurwa. Więc ja nie narzekałem na nic, mój dom był idealny. Mój dom zresztą był na okładkach magazynów. Co prawda był to miesięcznik jebane rudery, ale nadal. Moi rodzice są świetnymi ludźmi. Naprawdę. Nie wiem, jak im powiem, że są adoptowani, bo po prostu wszystko... Prawda jest taka, moi drodzy, że starali się mnie uchronić. A ja i tak się wbiłem we wszystkie dragi. Nie wiem, jakim cudem, bo ostrzeżenia były, wam powiem. Naprawdę były ostrzeżenia, do cholery ciężkie. Do mnie do szkoły regularnie przychodzili ludzie z Monaru i mówili... Popatrz na nas. Ja mówię, no przejebane, potem trzeba do szkoły przychodzić. Wstyd. Świetnie. Dla tych, którzy nie kojarzą, czyli was, Monar... Monar był siecią ośrodków przeciwuzależnieniom, którą założył oczywiście Marek Kotański z dużą wiarą w to, że z największych nawet uzależnień, włącznie z heroiną, da się wyjść za pomocą siły garncarstwa. Z jakiegoś powodu wszyscy ci halomani zawsze przynosili kurwa te jakieś swoje wyroby ręk. Ja tego nie kumałem kompletnie. Kolo do nas przyszedł do gimnazjum. Wyglądał jakby był animowany i mu wyjęli co trzecią klatkę. Po prostu... I nam dał popielniczki. Dzieciom w gimnazjum. Takie pokrzywione. Mówię, no tak, bo my mamy problem, że nie mamy gdzie kiepować. Głupio tutaj już wicedyrektorowi na czoło. Oczywiście był tam też typ, który ostrzegał nas przed pijaństwem. On miał całe takie tournée. To było ciekawe, bo brał swoją żonę i dziecko, swojego syna, który mu robił tam the best of. To było piękne. Pamiętasz, jak ci narzygałem na zeszyt? No tak, pamiętam, dobry czas. Ale najciekawszy i jedyny minus, że niestety ja już opowiadałem o tym, był dżentelmen, który przychodził, żeby ostrzec nas przed groźbą palenia. I rzeczywiście nagrałem ten fragment, ale od nagrania do publikacji zdarzyło się coś, co chciałbym wam tutaj jako addendum opowiedzieć. Ten pan miał tutaj tracheotomię i zostawiło mu to taką dziurę. Nie mógł mówić przez swoje gardło, więc korzystał z tak zwanego wokodera. Przykładał tutaj taki kawałek. Nie mam, nie pan, nie mam je rano. A my wszyscy, jak robot? Zajebiście! Nawet mamy popielniczki, dawaj, jaramy, ba, 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 ba. Życie dopisało epilog, bo kiedyś byłem właśnie w tym czasie między nagraniem tego, a wypuszczeniem, byłem w miejscowości Lubin. I tam siedział dżentelmen w pierwszym rzędzie, tak jak wy tu siedzicie, z bardzo niebezpieczną aurą, albowiem ten typ cały występ oblizywał palce, a tam nie było jedzenia, więc ja... Do logicznej konkluzji jest niewidomy i sprawdza, ile ma pierścieni. Ale... Gdy nasz Frodo usłyszał o tym dżentelmenie tutaj, który miał tracheotomię, to jest jego reakcja. On tylko... Dziura to dziura. Ja mówię, ja pierdolę, stary. Czajcie, więc jeżeli jesteście palaczami, unikajcie jednego miasta w całej Polsce, to jest Lubin, bo tam jeden taki, kurwa, który w szale ratowania was przed nałogiem was wyrucha w szyję, rozumiecie to? Jakby to było na paczkach papierosów, nikt by nie zapalił, słyszałem?
I to jeszcze tak z nienawiścią, nawet paska nie zdejmuje, normalnie Big Star masz na czole. Zawsze się dziwiłem, tym bardziej, że moja matka pilnowała mnie. Jak ja miałem 18 lat, wzięła mnie na bok, powiedziała: ja to chyba bym wiedziała, jak ty byś zażywał narkotyki. Mówię, ta? Ja mam 18 lat. Ta? Jak ja jesteś fala, a jak mnie 2 tygodnie temu zatrzymali z dyszką marihuany, to co? A ona: tak, ale to miałeś na handel. No tak. I matka odjechała driftując tramwajem. Tam, oh, jeep! Prawda jest taka, że marihuana przyniosła mi miłe czasy, ale też jedne z gorszych. Ja miałem najgorszą bombę, jaką w życiu miałem po marihuanie, o niej opowiem, ale wcześniej, żeby było też disclaimer, bardzo cenię ludzi, którzy palą marihuany. To jest super grupa. Oni są, wiecie, uprzejmi, nie robią zadym, można im zrobić tak... To dorosłych nie działa. Ale trzeba przyznać, że są też minusy palaczy marihuany i bądźmy szczerzy, to przez was przejarańcy jest 9 części Szybkich i Wściekłych. To tylko wam można sprzedać tę wiekopomną sagę o winie dieslu. O, teraz jest w kosmosie, no zajebiście. Ciekawe jak wróci. Nissanem Micro, mam nadzieję. I słuchajcie, nie wiem, pewnie nie ma nieba, może jest piekło, ale na pewno jest czyściec na tej ziemi. To jest wybieranie filmu na Netflixie z przejarańcami, bo jak tam ziomek tam, ty, słuchaj, tego psa takiego radosnego, z błyskami w oczach, bo ten mówi: nie, nie, mordo, dawaj tego wariata pokręconego tutaj, wiesz, z tymi rogami. A ja mówię: chłopaki, my od 45 minut wybieramy profil, to jest to trochę chyba to. To, co jeśli miałbym zarzucić marihuanie, że akceptujesz, jaki jesteś. Ja wiem o tym najlepiej, bo ja pamiętam, że tylko to mnie trzymało przy życiu, jak ja byłem naprawdę najgorzej finansowo, jak byłem. Znalazłem nową pracę, bo już musiałem i nie wiem, czy zrobiliście kiedyś tak mądrze, że kurwa poszliście do pracy i zapomnieliście, że płacą pod koniec miesiąca. To jest, nie polecam, jak już a konto tych sukcesów tam, aha, jestem z hajsem, rozjebany. Wracam z tej roboty, oczywiście nie mam nawet na nic, ja nie mam na nic, ja nie mam nic. Wsiadam do tramwaju i to jest niebezpieczna jazda, jestem głodny, leżę tam taki i wchodzą kontrolerzy biletów, o ładnie, no super, podchodzi do mnie kontroler taki wesoły i tak dalej, podbija do mnie: czy ma pan bilet? Ja mówię: ja mam nic, rozumiesz, co to jest nic? Mówi: ty mordo, ja już wtedy wiem, że jest ciekawy. Ja mówię: to chodź, kup tutaj przy mnie w tym automacie, bo wtedy były akurat automaty, dopiero instalowali. Ja mówię: o kurwa, to sobie zrobimy. No dobra. Bo ja nie wiem, czy tam możesz zaciągnąć kredyt na barcie. Wiecie, o co chodzi? Pamiętacie, jak był ten moment, jak jeszcze na kartach bankomatowych można było wziąć do 5 dych, bo wysyłało tylko polecenie zapłaty, a nie ściągało od razu z konta? To żabki to miały, nie? O, ja to wiedziałem aż za dobrze. Wchodziłem do żabeczki, to o, Finlandia, 4999. Ale przypadek! Kładę i oczywiście tam tutaj ten pan sprzedawca tam wysyła zapytanie do ING Banku i mówi: ING Banku, halo, tu jest wasz klient, pięknie się prezentuje, środek zimy, on opalony i radosny. Ja mówię: ING Bank, tak, bo my mamy takich właśnie, bardzo fajnych klientów, fajni klienci są. Ten to ma taką cerę, bo on używa dużo jadu pszczelego. No co ten? Ale jak? To jest środek zimy, skąd ma to? I już wie, i już ING Bank, że spierdoli, po co w ogóle to mówi? No bo on ma taką pszczołę, nie? I on ma, ona jest na sznurku, nie? I to ma wokół ucha i lata i go pizga go w japę. Na mnie, nie? A ten subjekt rzepski mówi: panie kochany, ja tu mam kurwa sklep oparty na franczyzie, oparty na zwierzęciu, także ja trochę się znam. I pszczoła to działa tak, że ja raz kogoś ugryzie i flaki z dupy lecą. No to jest pewnie pszczoła. Co tu pan gadasz? I ING Bank już jest kurwa... Nie, bo on ma drugą jeszcze pszczołę taką, kurwa. Ma pszczołę taką stary... ona lata i ona ma tę magię nekromantyczną ma i ożywia tą pierwszą pszczołę, kurwa, rozumiesz, o co chodzi. Ten mówi: to może o tych pieniądzach w takim wypadku, co ty na to, wróćmy do hasła. Czy ten klient ma w ogóle 50 zł? On: nie, nie, on nam 750, tak zapierdalaj za nim, póki możesz, nie? Bo ja regularnie brałem taki kredyt. I już ING Bank na tyle często do mnie dzwonił, że ja miałem ich zapisanych jako Mama 2. Rozumiecie, jak to jest?
Tam pani Krystyna z drugiej strony, tam, panie Bartku. Ja mówię, pani Krystyno, dzień dobry. Ona, proszę pana, pan nie może tego robić. Ja mówię, skoro zrobiłem, to mogę, nie? Panie Bartku, jeśli czytał pan, a ja mówię, tu pani przer. To, że my gadamy, to wyraźny znak, że żadne z nas wiele nie czytało w życiu. I my się szarpiemy na dnie kapitalizmu, a jakieś kurwy z ING Banku mają hajs. Ona, no właśnie, i pobiegła mordować swoich szefów. Myślałem o tym wszystkim, kiedy podchodziłem do tego automatu. Ten kontroler w ogóle jest strasznie miło. Mówi, chodź po tego, kurwa, jak ksiądz w oazie. Chodź Jezusa, poznasz, będzie elegancko. A ja wiem, co tam, tam czeka szatan, nie? I ja podbijam. Słuchajcie, on mnie wziął za rękę. Za rękę mnie doprowadzi. I ja przykładam tam, on mi mija najtańszy bilet, jaki jest. Odrzucony. Ja mówię, co za śmieciowisko, ja pierdolę. I on mówi, ty, zobacz ten trik. I bez kitu nabija mi, jakby bez człowieka jechał tylko pies. Ja mówię, ja pierdolę, tak. Naprawdę? Brakuje mi poniżej. Brakuje mi poniżej w moim gatunku, tak? Zajebiście, jak przejdzie, to mam nawet nieużywany aparat na założenie. I oczywiście mi odrzuciło, nie? I ten typ mówi, nie masz nawet na bilet na psa? I słuchajcie, wyszedł i kupił mi rogala, rozumiecie? Kanar kupił mi rogala, wyszedł ze swojego elementu, rozumiecie, ze swojego środowiska. To jest tak, jakby wam ryba kupiła hot doga, nie jestem w stanie to wyjaśnić. Ja z tym myślałem, ja ciągnąłem tego rogala za sobą po prostu. Ja pierdolę, jestem śmieciem. Mam 23 lata, czas się pogodzić, kurwa, nie wiem, zostanę pastuszkiem, wrócę do rodziców, nie wiem, z babcią zakopać topór wojenny. Dosłownie, moja babcia była paserem indiańskich artefaktów. Ale kiedy wróciłem do domu, zobaczyłem talerz pełen ciastek, nie? I to nie jest też tak, że nas odwiedza jakaś, wiecie, konditora und wiese. To po prostu są ciastka z haszem. Mówię, doskonale, kurwa. Syf cały jest, życie to chujnia. Ja się zjem trochę i będzie spoko. Mam jeszcze czteropak piasta, opierdolę, będzie, kurwa, elegant. I zjadam trzy. I siadam i tak mówię, kurwa, ale ten kapitalizm to mnie wkurwi. Ja się zapiszę do SLD, normalnie, kurwa. Bo zobaczą. Mówię, nie, jeszcze mnie nie dojechało, nie? Mówię, kurwa, słabe to jaranie jest. I nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście marihuanę, ale ona działa troszeczkę inaczej, niż jakbyście palili. Dla tych, którzy nie kojarzą, to jest tak, jakbyś wciągał amfetaminę albo walił amfetaminę z wiadra dożylnie. To jest bardzo dziwne. Ona działa psychodelicznie. I też najgorsze, że nie wiesz, ile tego jest. Ja mówię, dobra, zjadłem trzy, to nie może być dużo, to są trzy ciasteczka, co to za problem. Podbijam, zjadam jeszcze pół i jak wracam na kanapę, to szukam, kurwa, pasów, bo uderzyło. I dosłownie jestem w czołgu rzeczywistości. Tylko tyle widzę. To, co widzę, istnieje. Żeby moja ręka działała, muszę na nią patrzeć po prostu. Jak robot Lego, kurwa. I po 20 minutach absolutnego wariactwa słyszę pukanie do mojego pokoju. Współlokator. Pum. Pum. O, to za długo trwało zdecydowanie. I on wchodzi, przerażony. I trzyma w ręku te pół ciastka i mówi, ty, zjadłeś aż pół? Mówi, ale stary, nie, ja zjadłem siedmiokrotność tego. On mówi, ty, dzwonimy po karetkę, jedziesz do szpitala. Ja mówię, nie, ja nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, mówiłem ci, morda. Mówiłem ci. On, kiedy mi mówiłeś? No tak z 15 minut temu. On mówi, nie, to mówiłeś na występie. A mówię, o kurwa, to ja nie jestem wtedy? Nie, teraz jesteś teraz. Mówię, o kurwa, złamałem czas na dodatek. Przejeba, a na 8 do roboty normalnie, a kurwa, łeb jakbym mózg wkładał do sprytkownicy, tylko nie wiem, jak wam to wyjaśnić. Gdyby myśli były owcami, to pasterz spadł z klifu. To jest tylko tyle, jestem w stanie powiedzieć. A pies się stał pastewny, go zjadły krowy. I mówię, mordo, ja już jestem, ja jestem w piekle rzeczywistości. Mówi, spokojnie, to się wszystko działo i będzie działo. To wszystko jest w kółko. Wyluzuj pałę, skup się na czymś, co skup się na jakimś po prostu, na czymś, co istnieje. Na jednym dźwięku, na jednej sytuacji. Mówię, okej, okay, dobra, dobra, mordo. I słyszę takie pip, 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 pip. No. I ten kolega robi to USG. I klimat jest taki, że no i normalnie tam... Są trzy opcje, co może wykryć, tak? Albo nie ma dziecko, jest balando, albo jest dziecko, jest o, jestem odpowiedzialny człowiek, albo jest ubot. Wtedy nazizm zinfiltrował wody płodowe, trzeba uważać.
No i powiem wam, że ta kobieta akurat zobaczyła swoje dziecko. Zobaczyła swoje dziecko po raz pierwszy. Trzeba się zastanowić, jak wielki to jest moment. To jest nowe życie. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Nic się jeszcze nie zepsuło. Najdalej od śmierci, jak jesteś, nie? I ona widząc to i czując to wszystko, mówi: mój Boże, to moje dziecko. To moje dziecko. Na co mój kolega, zgodnie ze swoją wiedzą medyczną: albo śmiesznie wyglądający guz, kurwa, nie wiem tak naprawdę. Słuchajcie, wiem, że ja wam dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Czysta przyjemność. Jesteście wspaniali. Dziękuję wam, trzymajcie się, na razie.